Wszystkie cele misji z... Zabraliśmy to z zamaskowanego okrętu. Strzegła tego potężna istota. Co to jest według ciebie? Niesamowicie potężny przedmiot. Pomyśl, co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy poznali jego sekrety. To niebezpieczne pragnienie. Ser, coś tam jest. Kolejny zamaskowany okręt? Nie, ser, coś dużego. Błagam, powiedz mi, że to był przypadek. Chciałbym, aby tak było, ser. Anomalia miała miejsce bezpośrednio pod nowo namierzonym obiektem. Nic, co posiadamy, nie byłoby w stanie choćby go zarysować. Jeśli macie jeszcze jakieś genialne pomysły, czas się nimi podzielić. Cześć, witajcie, tak jak na barwie, tutaj zapraszam na kolejny odcinek XCOM Enemy Within. Mamy nowy odcinek, mamy nowy dzień, mamy nowy mikrofon. Nie wiem, powiedz mi, co nie myślicie. Czy się nadaje, czy jest dobry, czy jest ok, czy jest średni. Napiszcie. Testuję, staram się urozmaicać, troszeczkę zmieniać, poprawić jakość rozrywki, którą wam tutaj przynoszę na tym kanale. Także wszelkie opinie i komentarze mile widziane. Jak pewnie zauważyliście, nie było ostatniego epizodu. Wczoraj nie było. No zobaczcie, widzicie tego pana? Dałem się go złapać. Żywcem. Żywcem go wziąłem. Oj, nie lubi tego. Oj, nie lubi, patrzcie. Nie lubi. Ale co, nie ma wyboru. Nie było epizodu wczoraj. I dzisiaj dopiero teraz robię epizod, tak naprawdę. Późno, bardzo. Po pracy, zmęczony, ale mówię, no muszę dzisiaj coś zwyszać dla was, no bo jak, dwa dni bez odcinka żadnego, tak nie będzie. O, tak nie będzie. Jeżeli macie kogoś chcecie winić, macie szukać kozła ofiarnego, zwalcie to do YouTube'a, moi kochani. Odcinek wrzuciłem, załadowałem i przez cały ten czas ten odcinek tam jest. Tyle, że YouTube pokazuje go jako przetwarzany. Że go przetwarza dalej. Nie wiem, co on z nim zrobił, jak on go przetwarza, co on z nim robi, gdzie on go tam przetwarza. Ale odcinek wrzuciłem, załadowałem. Jest trochę większy, waży trochę więcej niż inne odcinki, które do tej pory wrzucałem, ale mówię, no co? Nie wrzucę, wrzucę. I nie wiem, mieli, no i od wczoraj go mieli. No i się nie pokazał jako dostępny. Nie wiem, może niektórzy z was go widzieli. Ale chyba wątpię, bo ma zero wyświetleń, także dalej jest w próżni, gdzieś tam w takim tym czyśćcu YouTube'owym, wisi gdzieś tam, wisi. I nie wiem, no będę musiał go albo przyciąć, albo usunąć. To był odcinek, gdybyście nie wiedzieli, gdybyście pytali, co to jest odcinek, to odcinek Deus Exa. Dosyć długi, to 40 minut chyba trwa, będę musiał go skrócić troszeczkę. Nie wiem, przytnę, o połowę wytnę, wywalę tam, to się nic nie dzieje. Zostawię tylko komentarze tych twórców i takie najważniejsze jakieś rzeczy, które tam zrobiłem. I to tyle. Także, no, mam odcinek XCOM-u. Zapyta się, co się dzieje. Dotarliśmy do końca. Będą, moi kochani, będą jeszcze dwa odcinki XCOM-u. Oprócz tego, który oglądacie teraz, czyli ten,
I jeszcze jeden odcinek. Pracuję nad odcinkiem specjalnym, kolejnym. Nie wiem, niektórzy z was wam się go spodobał, inni się dziwili, o co chodzi. Ale będzie to odcinek taki troszeczkę też w innym stylu niż do tej pory widzieliście. Liczę, że wam się spodoba. Chcę na nim troszkę popracować, więc jeszcze go wam nie pokazałem. Nie mam kiedy przysiąść, żeby go tak porządnie zedytować, dograć wszystko, synchronizować z muzyką, wiecie o co chodzi, nie? Jeśli oglądaliście moje odcinki, na przykład moją serię z Netherending Story, to wiecie o co chodzi. Jeżeli ja chcę coś dograć i dobrać odpowiednią muzykę, no to robię tak, jak to umiem najlepiej. No i nie chcę robić takiej kaszany, nie chcę wysyłać takiego półdopieczonego produktu dla was, także no musicie poczekać troszeczkę. A następny odcinek XCOM-u to będzie już ostatnia misja, ponieważ jak zobaczycie, znajdujemy w tym odcinku zestrzeliliśmy UFO, jak to jest tam, nadzorcy, dowódcy sztabu, jak gdyby sztabu specjalnego obcych. Wszystko zgodnie i wywleczemy z niego, wywleczyliśmy z niego to urządzenie, które tam widzieliście w tym wstępie, tą taką kulę błyszczącą. I przy użyciu tej kuli zbudujemy reaktor, czy... Takie urządzenie zbudujemy, którego użyjemy do przeprowadzenia ataku na statek kwatery główne obcych, tak naprawdę. I to będzie nasz ostatni odcinek. Także tak to wygląda. Taki jest plan dnia, taki jest plan zajęć na najbliższą przyszłość. Powinniśmy spróbować wykryć aktywność UFO. Także niestety, tak jak już mówiłem, chyba już 10 czy ileś tam razy wcześniej, mało mam ostatnio czasu. Nie mamy na to zbyt wiele czasu. I no, wyrabiam się tak jak mogę, ale jeżeli trafiam na problemy techniczne, czy tak jak YouTube mi ostatnio teraz zrobił, że no wrzuciłem odcinek, on go nie pokazał, to nic z tego, niestety na to nie mogę poradzić, nie mam nic w zapasie, nie mam nic przygotowanego. Znaczy mam materiał, nagrane tam kilka różnych rzeczy, ale no nie mam na przykład kiedy go zedytować, nie mam kiedy go nagrać jakiegoś komentarza do niego. I będę musiał, no nie wiem, chyba na żywo nagrywać coś, ale to wtedy wiecie, taki... materiał wrzucany tak od razu, to nie jest to. Tak jak powiedziałem, od tego roku chcę podnieść jakość tego kanału, chcę podnieść rozrywkę i to co widzicie na poziom taki już może nieprofesjonalny, bo to nie jest kanał, wiecie, gdzie robię, znaczy ja staram się być profesjonalny, ale nie jest kanał, który... Z którego ja czerpię zysk. Nie wiem, czy oglądacie jakieś reklamy? Nie wiem, widzieliście jakieś reklamy na moim kanale, czy są? Mam nadzieję, że nie ma. Jeżeli są, no to przypuszczalnie przez to, że muzykę jaką wrzuciłem na moje wideo. To nie jest moje źródło zarobku, to nie jest moje źródło utrzymania, to jest moje źródło zabawy, kontaktu z wami i to jest moje takowe hobby. Tak jak obiecałem wam, pokażę wam zaraz moją nową taktykę. Tam widzieliście taką dupną eksplozję, to była broń, właściwie blaster. O, patrzcie, mój psion, mam psiona wreszcie konkretnego. Potrafi przejąć kontrolę nad obcymi. Jedi Mind Trick. I teraz zobaczycie, obiecałem wam, że wam pokażę moją zuchwałą i troszeczkę nieco bezczelną nawet taktykę walki. Oto jest to. Dwóch snajperów lewitujących na jetpackach. To są te archanioły, te stroje, pancerze. Pozwalają im latać. No i patrzcie, w ogóle zdejmuje koleś wszystkich. Widzi za osłonami. Bez szans w kolesie. Jednak ma tą, powiem wam już, jest jedna słabość tej taktyki, kiedy jest dużo celów i każdy z nich strzela, a ma na przykład dwóch takich latających w powietrzu snajperów gdzieś tam, to niestety mogą paść ofiarą no barażu takiego zmasowanego ataku przez wrogów. Upatrzyć sobie mogą na przykład jednego snajpera i walić w niego, jeżeli dostanie no 3-4 szoty, no to padnie, tak? Tutaj wszyscy już mają broń plazmową. Z nie ma litości, nie ma przebacz. 2-3 strzały, no i jest po zawodach. Chyba, że jesteś mechem, tak? Chyba, że mam mecha albo jakiś tam pancerz, jakiś ten tytanowy. Chociaż ten na Archanium jest całkiem niezły, ten pancerzyk. Ma dodatkowe chyba 8 czy 7 punktów życia, więc jest spoko, ale no, tak jak mówię, 2-3 strzały i koniec. Tak to mówią, ten... 2-3 strzały i ten, nasz zawodnik anuluje subskrypcję, tak? Unsubscribe. Jeżeli się zastanawiacie, co będzie dalej, co będzie po XCOM-ie, gdy już go skończymy, powiem wam, że jeszcze nie wiem, mam kilka tytułów, które jak gdyby tak czekają, gdzieś tam przyczajone.
jak ten tygrys i ukryty smok, ale jeszcze nic nie wybrałem. Myślę, że podejmiemy decyzję, kiedy już to... kiedy już przejdziemy XCOM-a, nie chcę na razie tutaj nic planować. Jeszcze mamy, tak jak powiedziałem, dwa odcinki. Z czego jeden mam już nagrany, tak jak powiedziałem, mam już materiał na jeden odcinek, tylko trzeba zedytować. A następny odcinek muszę nagrać, ten ostatni odcinek, bo jeszcze go nie grałem. Mam zapis po prostu tuż przed ostatnią misją i kiedy wcisnąłem na przykład tą misję, to mówi, że... Gra mi mówi, że już nie będzie odwrotu, tak? Że już po prostu kiedy zacznę tą misję, to już trzeba będzie w nią brnąć. Czyli to jest, tak jak mówię, ostatnia misja. I co? Jesteśmy na nią gotowi, myślę. Chwila! Co jest? Wyłącz to! Nie dotykaj niczego! Możliwe, że na to czekaliśmy. Rozrywa się! Wyłącz to szybko! Może zniszczyć całą bazę! Nein! Zostaw to! Zaufaj mi! Chociaż raz! Co teraz robi? Co? Działa. Ser! Nadchodzą nowe dane z łącza hiperfalowego. Zdaje się, że ryzyko się opłaciło, ale naraziliśmy życie wszystkich zaangażowanych osób, żeby zaspokoić czyjąś naukową ciekawość. Warto było ryzykować dla takiej nagrody. Gdybyśmy tego nie zrobili, nie zdobylibyśmy tych informacji. Także jak zwróciliście uwagę, zamieniłem kolejność tych wydarzeń. Najpierw znaleźliśmy artefakt, a dopiero później namierzyliśmy tego UFO, tego nadzorcy, tego dowódcy, tego sztabu. O, tu jest ono. Większe, twardsze, bardziej wytrzymałe wszystkich, ale zobaczcie, co zrobi nami nasz myśliwiec. Jest najlepiej wyposażony, najlepiej uzbrojony, jak to tylko się daje. Ma broń EMP, więc po prostu wyłącza wszystkie systemy obcych. Cokolwiek trafi, wszystko resetuje, niszczy, wyłącza. Nie ma szans. Tu widzicie, mamy listę przeciwników, z kim będziemy walczyć. Teraz widzimy, jakie było zastrzeżenie UFO, widzimy, kto jest w środku. Możemy się przygotować, dobrać broń, skład zawodników. I ląduje. I mamy taką przewagę. Mamy przewagę. Francja prosi o pilną pomoc. Jest nieco łatwiej. I ogólnie, tak jak mówię, jesteśmy już, myślę, przygotowani na ostatnią misję, ponieważ no, się, mamy ostry nie ma skład, mamy całkiem niezłą drużynę. Tych kolesi, które tam mam teraz, obecnie trzymają parametry około 90. Wszyscy, we wszystkim ty, co mają, 90 parę, 80 parę. Mój Psion jest teraz, wziąłem Psiona, takiego mam, Granadiera używam. Nowy żołnierz doszedł z którejś tam misji. Ma, powiedzcie co, w ogóle wszyscy moi żołnierze, które wysłałem na te Psioniki, w ogóle żaden z nich nie potrafi używać Psi. Jeden tam, któryś, pamiętam, że jeden z nowych rytów miał zdolności te psioniczne, ale miał chyba 60 czy tam 70 tej woli, więc to jest niezwykle niewiele. To jest tak jakby trafienie. Patrzcie na to, wola to jest tak jakby trafienie na psionika, jak siła twojej psychiki, tak no wola. Samo przez się rozumie. Więc ataki, o zobaczcie tutaj, widzicie moich dwóch snajperów, lewituje sobie w powietrzu i zdejmuje. Pyka sobie wrogów, pyk pyk, headshoty wali, wyłącza broń. Coś pięknego, coś wspaniałego. O, trafienie krytyczne jeszcze. Dlaczegoż by nie? Ale mówię, tak trzeba uważać, ponieważ można się zdziwić, gdyby na przykład... gdybyśmy mu pozwolili postrzelać do nas, to by nas zdjął, prawda? Bo oni są... jak na dłoni ich mają, tak? Bo co prawda my też widzimy wrogów za osłoną, ale oni widzą nas. To nawet bardziej. Więc trzeba się pilnować. Aż wątek straciłem. O czym ja mówiłem? Że jesteśmy gotowi. Że jesteśmy gotowi do akcji, do ostatniej misji. Muszę tam sobie ułożyć odpowiednich zawodników. Nie wiem, kogo jeszcze wezmę ostatnią misję. Ułożę sobie ostatnio mój skład wyjściowy. Wezmę najlepszy ekwipunek, wykupię najlepszy pancerz. A już w sumie mamy chyba tam. Wszystkiego mamy po jednym. Po jednej sztuce każdej broni, każdego pancerza. Więc założę wszystkim najlepsze buciki, najlepsze t-shirty. Wyjściowe tak zwane, niedzielne. Odświętne i ruszymy. Najlepsze antyperspiranty, najlepsze perfumy, takie, które oszczędzamy na najlepsze okazje.
Nie wiem, czy wy to robicie? Ja to robię, zawsze znaczy robię, robiłem to do tej pory. Na przykład perfumy, oszczędzałem perfumy, miałem perfumy takie na przykład, w ogóle ja rzadko używam perfum. Powiem wam, jako jestem mężczyzną, facetem i do tej pory na przykład miałem perfumy i używałem tylko antyperspiranta. Antyperspiranta pod pachę pff, i to tyle, nie? I do tego zawsze inwestowałem więcej, powiedzcie, w co? Żel pod prysznic, kupowałem sobie zawsze taki lepszy, z górnej półki, żeby ładnie pachniał, tak? Ja mówię, żel pod prysznic, myje się zawsze często, więc żel pod prysznic pachnie tak i tu antyperspirant pod pachą, także jest, gitara zapach. Co no dawało myślę do tej pory dobry efekt, ale no powiedzcie co, nie słyszałem żadnych skarg, żeby pachnie jakoś tak czy inaczej, ale miałem perfum, ale nigdy nie używałem, tylko mówię, o teraz wychodzę na przykład gdzieś tam, nie? Na przykład jakieś imieniny albo coś, to sobie psiknę. Miałem te perfumy i powiedzcie, zostały mi perfumy, nie wiem, z jakiejś urodziny czy na coś dostałem te perfumy. I patrzę ja i miałem już drugi rok i jak i powąchałem te perfumy, to już sam alkohol moje z nich czuć, wszystko zwietrzało. Mówię, o nie, miałem chyba te dwie czy trzy buteczki tych perfum i po prostu teraz zacząłem używać, teraz po prostu używam wszystkiego, jak leci. Wychodzę, nie wiem, wstaję od komputera do toalety, idę, psikam się. Wychodzę gdzieś do sklepu, psikam się. Wychodzę gdziekolwiek, idę do pracy, też sobie psiknę. Mam, używam, nie mam, nie używam. Nie ma co widzę oszczędzać, bo to widzicie, czas ucieka, wieczność czeka, tak? Czas mija, a tu procenty ulatują. Także jeżeli coś macie, noście to, nie oszczędzajcie. Kto wie, może jutro z nas już mogę już jutro się nie obudzić. I ty, mój widzu, możecie jutro nie być. Pamiętaj o tym, że nie znamy dnia i godziny, ale tak się jakoś mroczno zrobiło. Dobra, zmieńmy temat, bo od perfum przeszliśmy do śmierci. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Co powiecie, właśnie, bo straciłem wątek. Pamiętam ten wątek, ale już nie chcę o nim mówić. Co powiecie o tym mikrofonie? Czy jest ok? Czy jest w porządku? Bo chciałem go używać czasami, częściej, może nie. Może tak, co powiedziecie, czy są dobre basy? Czy mój głos jest zmieniony? Czy słychać go lepiej, czy gorzej? Dajcie znać, bo jestem ciekaw. Ja się będę powoli włączał, to tyle. Wypatrujcie, nasłuchujcie kolejnego odcinka. Postaram się, żeby już żaden się odcinek nie opóźnił. Spróbuję przysiąść w weekend ten nadchodzący i nagrać kilka odcinków tak na zapas, żebyście mogli ze mną na bieżąco być. I nawet jeżeli coś wypadnie, żeby móc mieć, to już tak staram, powtarzam się to, żeby sobie zrobić kilka odcinków w zapasie, ale no nie mam kiedy, niestety nie mam kiedy. Także musicie być cierpliwi, uzbroić się w cierpliwość i co? Wpaść na następny odcinek, jeżeli chcecie. Ode mnie to tyle. Wyłączam się i dopiję swoją herbatę i walę się do wyra chyba, bo już późno, po północy grubo. Także do zobaczenia, do usłyszenia i co? Na razie. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, mój widzu, tak przypadkiem trafiłeś, to możesz rzucić subskrypcję. Nie pogniewam się, będzie wtedy na bieżąco. Mam kilka innych serii Fallouta, XCOM'a, którego już teraz nie oglądamy. I jeszcze mamy... Co tam mamy? Jeszcze coś tam mamy. Zobacz sobie. Przejrzyj, widzę, kochany. To tyle. Dobra. Na razie. Cześć.